Witam w części drugiej poświęconej oświetlaczowi na pasmo 5 GHz. Tutaj mamy go zamontowane już w paraboli. I druga antenka, którą będziemy dzisiaj testować, to jest ten sektor. Sektor 5 GHz MIMO. Dwa wyjścia antenowe. Polaryzacja pionowa i pozioma. Odległość, na jakiej będziemy testowali, to jest 2000 metrów. Tą antenę sobie zamontujemy tutaj na budynku. A z tą parabolą, ona jest o średnicy 35 cm, zysk około 22 dBi. Z tą antenką pojedziemy sobie w teren. Punkt dostępowy, to znaczy dwa. Jeden w trybie punktu dostępowego, a drugi w trybie Media Bridge. Punkt dostępowy Asus RTAX56U. Także montuję tą antenę, tą zabieram w teren i jedziemy na testy. I do zobaczenia w terenie. Podłączamy konektory i jedziemy na odległość 2000 metrów. Przykręcamy oświetlacz do konektorów. Za chwilę będziemy ustawiali kąt wertykalny i kierunek dokładny. Tutaj zasilanie 230 V biorę sobie z takiego inwertera. On mi zasila laptop i zasilacz od access pointa. Podsumujmy sobie wyniki dzisiejszego testu. Minus 63-64 dBm. To jest dosyć dobry sygnał. Transfer, który udało się uzyskać, 150 megabitów na sekundę. Te urządzenia po prostu nie pozwolą nam więcej na uzyskanie większego transferu, dlatego że mają fabrycznie ustawiony parametr ACK, który jest do krótkich odległości. I pakiety są po prostu tracone, wiele pakietów jest traconych, także urządzenia, gdybyśmy mieli innej klasy, Ubiquiti kiedyś miało coś takiego, że można było nawet do 120 km ustawiać, także na tej odległości 2000 metrów tutaj masę pakietów jest traconych, 150 megabitów przy sygnale minus 63, minus 64 dBm, no bardzo dobry sygnał, także powinno być więcej, ale tak jak mówiłem, to wszystko zależy od urządzeń. Na tym kończymy dzisiejszy test i zapraszam do kolejnego odcinka. Hej!